www.e-kolo.pl. To już 10 lat, odkąd współpracujemy. Jak pamiętam, od samego początku z portalem Ekoło współpracujemy, z redaktorem tego portalu jeszcze wcześniej. Bardzo ważna, powiem, instytucja, mogę tak to nazwać, która realizuje również służbę polegającą na przekazywaniu najważniejszych, najistotniejszych informacji społeczeństwu. A z mojego punktu widzenia oceniam to pozytywnie, ponieważ jest jakby elementem również bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że pokazuje zdarzenia, w których udział biorą również strażacy, nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale i ochotniczych straży pożarnych, to z drugiej strony również mocno współpracuje z nami w zakresie prewencji społecznej, czyli zapobiegania tym wszystkim zdarzeniom. I to robią, można powiedzieć, dzisiaj z perspektywy 10 lat, mogę powiedzieć, według mojej oceny doskonale. 10 lat temu pan Bartek, pan Artur przyjechali do mnie, mówili, że mają taką inicjatywę, że podejmują się tego tak trudnego zadania, uważam dzisiaj, bo to jest trudne zadanie, i prosili nas o współpracę. Jak najbardziej my w tą współpracę się włączyliśmy i pamiętam chyba pierwsze ulotki, na których zaczynaliśmy tą prewencję społeczną w rozumieniu dzisiejszego znaczenia tejże prewencji. Ulotki informujące mieszkańców naszego powiatu, przede wszystkim kierowane dla rolników, jak bezpiecznie zachować się w trakcie żniw. Ja życzę wytrwałości, życzę dalszych sukcesów, bo portal osiągnął już dość dużo. Życzę dalszych sukcesów, życzę współpracy z naszą służbą na co najmniej takim poziomie, jak ona jest dzisiaj. Dziękuję.